Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na Home Decor Haul. Już dawno nie było takiego filmiku na moim kanale, więc czas najwyższy to zmienić. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Wiosna to jest taki czas, kiedy mam ochotę na zmiany. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja zdecydowanie tak. Lubię wtedy zmieniać kolorystykę w moim mieszkaniu. Kupuję różne dodatki, które mogą gdzieś tam coś poprawić, mogą troszeczkę odświeżyć ten design. I tak właśnie pierwszym sklepem, który odwiedziłam, było Pepco. Poszłam po nowe poszewki na poduszki, bo to jest zawsze dobre rozwiązanie w mieszkaniu, kiedy chcecie je właśnie odświeżyć. I kupiłam taką przepiękną, misiowatą, jak ja to mówię, poszewkę, która z jednej strony wygląda tak, z drugiej strony jest gładka, oraz drugą poszewkę, która prezentuje się właśnie tak. I to jest taki materiał, który przypomina len, chociaż powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to jest len, bardziej bym podejrzewała bawełnę. No i co ważne, też nie gniecie się. I te dwie poszewki kosztowały 15, niecałe 20 zł, ale w Pepco kupiłam również podkładki na, podkładki do kuchni, na stół w kuchni. Też w takim kolorze pastelowym, niebieskim. W ogóle tak patrzę teraz na te wszystkie moje dodatki tutaj i doszłam do wniosku, że chyba zakochałam się w tym kolorze, bo większość właśnie takich będzie. A jeżeli odwiedzaliście w ostatnim czasie sklepy takie wnętrzarskie z dodatkami do domu, to na pewno zauważyliście, że przeważa kolorystyka pastelowa, mniej więcej coś takiego, troszeczkę miętowy, troszeczkę niebieski kolor, różowy, biały, ewentualnie design taki safari, można tak powiedzieć, czyli to, co kojarzy nam się z pustynią, z Afryką. Także jest w czym wybierać. No i właśnie, kupiłam cztery takie podkładki. One kosztowały około 5 zł i naprawdę bardzo fajnie wyglądają na stole w kolorze białym, bo taki stół mam w kuchni. I jeżeli chodzi o Pepco, to będzie wszystko. Co prawda powiem Wam, że czaiłam się na chlebak. Chlebak też właśnie w takim kolorze i kiedy one się pojawiły, to na Instagramie w ogóle wszyscy zaczęli je kupować. Ja też bardzo szybko wybrałam się do Pepco i odwiedziłam jeden sklep, drugi, trzeci, czwarty, wszystkie możliwe tutaj w mojej okolicy i wyobraźcie sobie, że te chlebaki rozeszły się jak świeże bułeczki, naprawdę. Po prostu wszyscy się na nie rzucili, a ja niestety nie zdążyłam kupić, więc mam nadzieję, że jeszcze pojawią się w ofercie Pepco i jeszcze tam wrócą. Pozostajemy w kolorystyce pastelowej i teraz pokażę Wam rzeczy z Biedronki. A jak zapewne wiecie, w Biedronce raz na jakiś czas pojawiają się naprawdę fantastyczne rzeczy dekoracyjne do mieszkań, do naszych domów, również do kuchni. I jeśli śledzicie moje vlogi, to widzieliście na pewno vlog, w którym opowiadałam Wam o organizacji naczyń w szafkach kuchennych i tam pokazałam Wam nową zestawę, a w sumie to nowe talerze właśnie z Biedronki. No, sami zauważyliście pewnie już, że kolorystyka pastelowa, miętowa, taka właśnie zielono-niebieska, idealnie do mnie pasuje w tym sezonie. Głębokie talerze, bardzo proszę, oraz płaskie talerze, duże. Troszkę żałuję, że nie kupiłam jeszcze wtedy tych takich mniejszych talerzyków, no ale cóż, może jeszcze wrócą do oferty. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jakością tych naczyń, tych talerzy, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli kupujemy coś, co jest bardzo tanie, to możemy spodziewać się, że nie będzie dobre jakościowo. A tutaj okazuje się, że jednak jest zupełnie inaczej, bo zapłaciliśmy za te talerze nieduże pieniądze, a nic się nie dzieje z kolorem. Te talerze się absolutnie nie rysują, nic mi nie pęka, nic się nie obija. Bardzo dobrze się nie zmywa również w zmywarce, także naprawdę gorąco Wam polecam, jeśli będziecie szukali zestawy do mieszkania w jakimś ładnym kolorze, czegoś ciekawego w dobrej cenie, to rozglądajcie się w Biedronce, jeśli tylko te naczynia się pojawią, jeśli takie talerze tam będą. Zresztą wiem również, że bardzo dużo osób kupuje kubeczki, które pojawią się raz na jakiś czas w ofercie Biedronki i też sobie je chwali. No, także jeżeli chodzi o Biedronkę, proszę bardzo, kolejne zakupy. Ale z Biedronki mam też coś takiego, tadaa, czyli patelnia. Całkiem śmiesznie wygląda.
ale za to jest niesamowicie praktyczna. Ja robię na niej jajka smażone. U nas w domu bardzo dużo korzysta się z jajek, czyli jajka sadzone, takie malutkie naleśniki lub też pancakesy i sprawdza się rewelacyjnie, świetnie. To jest ta sama marka, z której są właśnie talerze. Ja niestety nie jestem w stanie Wam wymówić tej nazwy, bo nie wiem, czy będę dobrze to wymawiała. Natomiast patelnia, kolejny zakup. Szkoda, że nie była pastelowa, ale może być również szara. Także o, i jeżeli chodzi o Biedronkę, to będzie wszystko. Kolejny sklep, który odwiedziłam, to była moja ulubiona Homla. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ogromna konkurencja dla Home & You i szczerze, zdecydowanie bardziej wolę ten sklep, ponieważ tam znajduję zawsze jakieś ciekawe dodatki w dobrych cenach. Zresztą sklepów Homla otwiera się coraz więcej w większości polskich miast. A mamy również dostępną możliwość zakupów internetowych, także ogromny plus. No i teraz uwaga, uwaga! Tadam! Nowe kubeczki! Ale jak widzicie, w dwóch kolorach. Ten idealnie pasuje do wszystkich poprzednich rzeczy, które Wam pokazałam i no, musiałam go mieć. Natomiast ten jest różowy, ale tak mnie zauroczył, że nie mogłam się powstrzymać i wzięłam dwa. Stałam nad tymi kubeczkami, słuchajcie, i zastanawiałam się, który kolor wybrać, czy wziąć ten, czy wziąć ten, czy wziąć białe, bo są jeszcze białe dostępne w ofercie, ale w końcu mówię tak, a biorę każdy, będą na wymianę. Poza tym te kubeczki cudownie prezentują się na zdjęciach na Instagramie, a jako blogerka no, zwracam uwagę na takie dodatki, plus ten kolor złoty. I kubeczki były w cenie 25 zł, niecałe 25 zł, ale akurat w tym dniu była przecena minus 30% na wszystko, także kupiłam je nieco taniej. Kubeczki w środku są białe. Cudowne, no po prostu rewelacja, idealna wielkość jak dla mnie, na herbatkę, na kawę, a picie kawy czy herbaty z samego rana w takim kubeczku to jest istna przyjemność. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia sklepów Homla, bo powiem Wam, że pojawiła się przepiękna wiosenna kolekcja. Nie tylko taka pastelowa, ale tak jak mówiłam wcześniej, możecie znaleźć coś w designie takim granatowo-żółtym, coś w drewnie, jest też bardzo dużo fajnych dodatków właśnie z takim motywem safari. Jest, słuchajcie, w czym wybierać, także nowe kubeczki, tych nigdy dosyć. No to teraz idziemy dalej i pokażę Wam kolejny zakup, tym razem Zara Home. I co to może być? Świeca. Wiecie, że ja uwielbiam świece. Ostatnio w TK Maxie nie jestem w stanie znaleźć takiego zapachu, który by mi odpowiadał. Dlatego też wybrałam się do Zara Home, ponieważ jest to dla mnie taki sprawdzony sklep, w którym uwielbiam świece. One pięknie pachną, bardzo długo ten zapach utrzymuje się w mieszkaniu. Co prawda nie wszystkie zapachy, które sprawdzałam, aromaty, są takie dosyć intensywne, ponieważ ja lubię te intensywne, ale byłam tam razem z Massimo, który przeglądał, wąchał te wszystkie świece dostępne w Zara Home i wybraliśmy tę, która najbardziej nam się podobała. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie. I jakoś tak dziwnie się składa, że bardzo przypomina kolorystycznie te wszystkie wcześniejsze dodatki, które Wam pokazywałam. Nie wiem, jak to jest możliwe, naprawdę nie wiem. Natomiast zapach, może najpierw pokażę Wam, jak wygląda świeca. Jeszcze jej nie odpalałam. Ma takie oto opakowanie szklane, nie ma tutaj żadnego na nim napisu ani naklejki i wieczko drewniane, jeden knot, jest w środku biała. I to jest taki zapach, ja bym powiedziała świeży, cytrusowy, z odrobiną białych kwiatów, naprawdę idealny do rozpalenia, w sumie to świeca idealna do odpalenia o poranku. Może wieczorami też. Ale właśnie o poranku będzie Wam się kojarzyć z takim czystym mieszkaniem, świeżo posprzątanym, latem, wiosną. Bardzo ładny zapach. Świeca kosztowała niecałe 50 zł, już Wam mówię, chyba 49,90, tak. No opakowanie, ten kartonik jest przepiękny. Szkoda, że sama świeca nie ma takiego designu jak tutaj.
jak możecie zauważyć. No i zobaczymy, jak będzie się palić. Więc jeżeli chodzi o świece zapachowe do mojego mieszkania, to kupiłam w ostatnim czasie właśnie tylko tą. Odwiedzam regularnie TK Maxx i sprawdzam, czy pojawiają się tam jakieś ciekawe dodatki. Zresztą bardzo często też pokazuję Wam na Instastory, kiedy jestem w TK Maxxie, coś ciekawego. No ale mam nadzieję, że też pojawią się jakieś nowe świece zapachowe, które będę mogła kupić do mojego mieszkania. I ostatni sklep, który chciałabym, a w sumie to ostatnie dodatki, które chciałabym Wam pokazać w dzisiejszym filmiku, to będzie Home & You. Pierwsza rzecz, maselniczka. Kupiona na promocji, 70% taniej, 8,90, plastikowa. I tak mi się wydaje, że chyba w ostatnim Home Decor pokazywałam Wam maselniczkę szklaną z Biedronki. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale w naszym domu albo coś z tymi maselniczkami się dzieje. Kotek przyszedł. Ej. Ciągle się tłuką, ciągle się psują, albo coś jest z nimi nie tak. Więc tym razem stwierdziłam, że kolejna maselniczka będzie plastikowa. O, bardzo proszę, nie ma w niej nic szczególnego. Ona jest przezroczysta, w regularnej cenie, z tego co widzę, kosztowała 29 zł. I powiem Wam szczerze, że nie dałabym za nią tyle, tych 29 zł, bo uważam, że to jest przegięcie jak na tak plastikowy, zwykły pojemnik i można go kupić w innych sklepach dużo, dużo taniej. Natomiast te 8,70 to była taka cena w sam raz. Mówię, biorę na przecenie, kolejna maselniczka, a wreszcie będę mogła trzymać w niej masełko, a nie w tym całym sreberku, czego nie znoszę. I mam nadzieję, że posłuży mi na dłużej. Ale mam też coś, za czym rozglądałam się od dłuższego czasu i też Wam wspominałam we wcześniejszych moich home decor, że szukam tacy. Tacy, która nie będzie zbytnio duża, ale też za mała, na której będę mogła ustawić świecę na stoliku kawowym w moim salonie. I wreszcie coś takiego znalazłam. Może nie do końca kształtem jest dla mnie odpowiednia, ale wielkościowo tak. I to jest takie srebrne serce. Bardzo fajnie tutaj wykończona. Przypomina mi troszkę pojemniczki na cukier i kawę, które mam u siebie w kuchni, też takie srebrne. I ona kosztowała 49 zł. Będzie idealna właśnie na dwie świece, które sobie tutaj ustawię. Być może na jakiś wazon, ale na pewno wielkością jest dla mnie idealna pod tym względem, że nie jest zbyt duży na ten mój stolik kawowy. Zmieści mi się na niej to, co bym chciała. No tak jak mówię, troszkę ten kształt, to serce tak nie do końca do mnie przemawia, ale zobaczymy, jak się sprawdzi. Poza tym podoba mi się też to, że jest tutaj podklejona. Widzicie, że nie będzie się obijać, bo do tej pory miałam takie tace, talerze z IKEA, w takie właśnie też ceramiczne, białe, na pewno je kojarzycie i na nich trzymałam świece, ale właśnie przez to, że one nie były tutaj tak podklejone, nie były zabezpieczone, troszkę mnie denerwowało to, że się obijają na tych moich meblach, z tym na pewno tak nie będzie. Jeśli macie jakiś dobry patent, gdzie można kupić takie podklejki, czy można wykorzystać na przykład te do krzeseł, właśnie, żeby tutaj zakleić, żeby tam te nasze tace się tak nie obijały na tych meblach, to dajcie mi koniecznie znać. No dobrze, kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy home decor. Troszkę tych dodatków jest, jak zauważyliście. Większość praktycznie w tej samej kolorystyce, ale chyba zakochałam się ostatnio w tym odcieniu miętowym i myślę, że pojawi się w moim mieszkaniu jeszcze kilka dodatków. Poza tym w tej chwili jestem również w trakcie planowania mojego balkonu, urządzania tego balkonu, więc myślę, że zajmę się na razie nim, a później znowu będę szukać jakichś przyjemnych, fajnych, pięknych tych dekoracji do mojego mieszkania. Na pewno, jeżeli coś znajdę, dam Wam znać w następnym filmiku. Jestem ciekawa, czy Wy też robicie takie zmiany wraz z przyjściem wiosny, lata, czy dekorujecie już Wasze balkony, w jakie kolory postawiliście, na jakie kolory postawiliście w tym sezonie. Dajcie koniecznie znać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki, pa!